Mikołaj Włodarczyk z Zawady, jego psi zaprzęg ponownie stanęli na podium, tym razem na zawodach Pucharu Wyszehradzkiego w Słowacji. Do tej pory startowaliśmy w 5 zawodach na śniegu. Na każdym z nich udało mi się być na podium, w obydwu klasach, i w 4 i 6 psach. Z tych najważniejszych wyników to ostatnio złoty medal na otwartych mistrzostwach Włoch, który też był zaliczany do Pucharu Świata i dzięki temu objąłem pierwsze miejsce w generalnej klasyfikacji tego pucharu. Do tego doszły 2 złote medale na Pucharze Wyszehradzkim, który zrzeszał najlepszych zawodników ze Słowacji, Czech, Węgier i Polski właśnie. Można powiedzieć, że Mikołaj sezon 2018 rozpoczął bardzo dobrze, ale przed nim jeszcze kolejne starty w zawodach i szanse na kolejne złote medale. W ten weekend jedziemy do Turyngii na otwarte mistrzostwa Niemiec. Następnie bardzo intensywnie będziemy się przygotowywać przez 2 tygodnie do Mistrzostw Świata, które odbędą się w Svegu we Szwecji. I to będzie jakby zwieńczenie tego sezonu, czyli najważniejsza impreza, Mistrzostwa Świata. Co mnie przekonało do tego sportu, na pewno to, że można połączyć wysiłek aktywny na powietrzu z naturą, z miłością właśnie do tych psów. I kiedy połączy się to w jedną całość, to jest naprawdę piękne przeżycie i do tego jest to też sport ekstremalny na pewno, bo z tymi psami biega się nawet 40 na godzinę po lesie, więc adrenalina też.